Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Kim dziś zagramy? Nie keeperem, ale jeśli keeper nie trafi się do winstreaka 25, to wybieram keepera, a jak na razie random, zobaczymy, czy się trafi. Miałem green remote grać, ale dobra, to może na następny odcinek zagramy green remote. Dodge the bullet, dobrze. Nie ma keepera, ale już miałem tutaj strach. Apoliankiem sobie zagramy, bardzo fajnie, polubiłem ostatnio Apoliona. No, zawsze mówiłem, że Apolion to jest postać beznadziejna, bo rzeczywiście on nie ma nic w sobie, ale no tak naprawdę item aktywny definiuje postać, a minusem Apoliona jest to, że Void jest jako jakimś takim dosyć częstym itemem w Devil Roomie i po prostu Apolion traci tą swoją unikalność przez to, że tak często można ten item mieć, ale i mimo wszystko, zaczynając na samym początku podejścia z Voidem, powinno być nieźle. Czy to się nagrywa? Nagrywa się, a ja mam brudne okulary, Boże Święty, przepraszam was na moment. No jestem po dla was bardzo długim momencie. Wracamy do gry, co tu mamy? Metal Plate, który nie pamiętam co robi, oprócz tego, że daje nam Soul Hearta. Dobrze, idziemy na walkę z bossem, no tutaj nic nie ma w ogóle do roboty. Zapomniałem, że o Voida, zjadłem ten item. Chociaż może, dobra, Soul Heart mi się przyda. A Metal Plate chyba czasami po prostu sprawia, że jesteśmy w stanie zablokować pociski przeciwników, jeżeli się nie mylę. Ale no, mogę się mylić. Miałem dzisiaj zły nastrój. W ogóle znowu mnie ta ręka boli. Trochę poćwiczyłem, trochę jest lepiej, więc chciałem nagrać tego Isaaca i w ogóle postaram się nagrać Isaaca i innych odcinków trochę na zapas, żeby tak jak mówiłem na streamie, ten tydzień wolnego sobie zrobić od kompa. Mam nadzieję, że to mi pomoże w ogóle z tymi łapami. No i po prostu sobie odpocznę sobie trochę od tego YouTube'a, bo te komentarze mnie czasami już rozwalają. Ale no, takie życie na YouTubie, nie ma co narzekać, idziemy na walkę z bossem. Poprawiłem sobie trochę humor. O kurde, dobra, muszę się wrócić po Petrified Poop. Poprawiłem sobie trochę humor, bo no mówię, ostatnio mi się strasznie często wyświetlałem jakieś stare odcinki na YouTubie. Tak jak mówiłem, Ray William Johnson, inni YouTuberzy, których bardzo, bardzo dawno nie oglądałem, ale bez nadziei, nie, to idzie. I jeden z moich ulubionych YouTuberów, których oglądałem jak byłem młodszy, czyli non-stop, o nim też chyba mówiłem ostatnio na streamie, to jest mój ulubiony tancerz, świetnie tańczy popping, jak piszecie non-stop, na przykład Dreamer, to jest chyba ulubiona moja jego choreografia, jak tańczył do dubstepu na murze chińskim, jeszcze z 8 lat temu. Kurde, jak ja sobie przypomnę, dzisiaj u mnie YouTube to jest taka bardzo zwykła rzecz, ja mało nowych kanałów odkrywam rzeczywiście, tak jak dzisiaj sobie YouTube oglądam, świetny item. Tears Up i losowe serduszka 3. Wracamy się po Petrified Poop, rozwalam kubki i idziemy na kolejne piętro. Mówię, dzisiaj rzeczywiście mam te tam koło 100 subskrypcji moich ulubionych, oglądam tych YouTuberów. Jak nie mam co oglądać do jedzenia, to zawsze leci livestream z Kapitana Bomby, którego mogę oglądać milion razy ten sam odcinek i to mi się nigdy nie nudzi. Kiedyś trochę bardziej to odkrywałem i się troszkę zastanawiałem dlaczego i wydaje mi się, że po prostu jak byłem mały, nie wiem czy teraz też takie strony funkcjonują, ale jak byłem młodszy, tam gimnazjum, taki mój prym siedzenia na internecie tak naprawdę, mega popularne były strony typu Quake. Każdy na Quake'a u mnie w gimnazjum wchodził, każdy topkę z Quake'a z ostatnich tam paru dni znał i na Quake'u właśnie znalazłem filmik non-stopa. Tak jak i masy innych właśnie youtuberów. Demotywatory ludzie oglądali. O Jezu, piękne czasy. Z Facebooka ludzie korzystali. Teraz z Facebooka ja w ogóle nie korzystam. No to na Facebooku to mam Messengera do popisania ze znajomymi i grupę facebookową jedynie naszą sprawdzam. Nic, totalnie nic więcej. Do Curse Roomu sobie wejdziemy. Ole, super Curse Room. No i nie mamy Curse of Darkness nagle. I jeszcze Black Heartik, więc wychodzimy. Czy widzieliście, czy tam jakieś normalnie promienie słoneczne wyleciały w tym Curse Roomie, czy mi się wydawało? Ale jajca, ale fajny w ogóle pokój, jeszcze kamień z X-em tutaj. Dobrze, dobrze. Dobry trinket, ale wolę Petrified Poop. Wracając, właśnie nie wypowiem. Znajdowałem tych starych youtuberów i bardzo dużo rzeczy w ogóle, oprócz oczywiście zostania youtuberem, do wielu rzeczy mieć youtuberzy zainspirowali. Powiem wam, że jakby nie YouTube, to ja bym tak dużo rzeczy nie robił. Tu jest podwójny kamień z X-em w ogóle.
Spoko, mi się podoba, doktor Fetus. Dużo ostatnio doktora Fetusa jest. Rzadko ten item widziałem, a tu proszę bardzo, ostatnio bardzo często się trafia. Ale super, epic Fetusa nie lubię, doktor Fetus ma tyle synergii, żebym ten item mógł mieć zawsze. Teraz tylko tę synergię dostać. Wracając, bo się nie wypowiem dzisiaj, no. Na przykład, tak jak mówiłem właśnie o non-stopie, dzięki niemu zacząłem tańczyć. Dzięki niemu zapisałem się do szkoły tańca. Na początku tańczyłem hip-hop przez jakieś pół roku tak naprawdę tylko. Później na popping chodziłem przez jakiś rok. Dużo w domu, bardzo pamiętam, tańczyłem popingu. Nawet mam taki stary filmik, może kiedyś wam pokażę, chociaż na razie się wstydzę. Ale mam taki filmik przed jakieś właśnie 6-7 lat, jak u mnie w salonie, no teraz u rodziców w salonie, tańczę do jakiegoś dubstepu i to naprawdę nie wygląda wcale źle. Sądzę, jakbym to jakoś kontynuował, mógłbym być jakimś youtuberem, który tańczy. Fajna sprawa. Dzięki YouTube'owi odkryłem snookera tak naprawdę. No, trochę Eurosport, trochę rzeczywiście YouTube. Na YouTube, jak mi zaczęły się wyświetlać te filmiki, odkryłem snookera, ogólnie bilard, zacząłem chodzić na bilard, kupiłem własny kij bilardowy. Do dzisiaj bardzo często chodzę na ten bilard, sobie grywam. I nawet mi idzie. Rolki, kolejna rzecz, którą odkryłem przez jakieś polecane w ogóle YouTube'a. Znaczy, to może trochę inaczej, bo rolki to bardzo jeździłem, jak byłem mały. Ale wróciłem do rolek dzięki YouTube'owi. W ogóle mi się nie chciało jeździć, zapomniałem totalnie o tym, że można jeździć na rolkach. Nagle mi się na YouTube'ie wyświetlało masa rzeczy. Nie wiem, czy też tak macie, tak się chciałem taką informacją z wami po prostu podzielić. Jeszcze raz serdecznie polecam non-stopa. Szczególnie jego stare filmiki. Dzisiaj może już nie tańczę aż tak dobrze, albo mi się wydaje, że trochę problem leży w montażu, ale te stare filmiki jego wymiatają niesamowicie. A co tutaj mamy? Tutaj mamy dwie części przemiany w Gapiego, no super. Gapispo bierzemy, używamy raz, bierzemy sobie Deadcata. Ja oczywiście zostaję z Voidem, nie używam tego na Gapispo, broń Boże, nie chcę teraz tracić czerwonych serduszek. Kurde, ale bym kupił tego Sharp Plaga, możliwość używania Voida za każdym razem byłaby super, ale no trudno, nie mamy pieniędzy, ja nie będę maszyny rozwalał. Idziemy na kolejne piętro, czy... No poszukam tych secret roomów, w miarę szybko sobie na razie idziemy. Super secret room tutaj mamy, a w nim nic ciekawego. Ja przecież coiny mogę dostać za pomocą tych kupek. Zapomniałem, że mamy przecież petrified poop. Ja wezmę jakiś item, zacznę gadać o jakichś głupotach i totalnie zapomnę, że mam jakiś trinket, jakiś item, jak ostatnio na przykład właśnie z Perthrow. Boże, Perthrow. Ostatnio miałem z Pyromaniakiem. Miałem Pyromaniaka, totalnie o tym zapomniałem. Zapomniałem, że bomby nie zadają mi obrażeń. Beznadziejny item, ale i tak go wezmę, bo się nie trafi przynajmniej nam w Devil Roomie. Missing page number 2. I złota skrzynka z Jerom. No to Jerę zostawiam oczywiście na później, być może się trafi. Być może trafi nam się blank card. Ostatnio nam się trafiło w podejściu blank card, to nie było niczego za bardzo do użycia. Chyba był daily lost, już nie pamiętam. Dzisiaj nagrywałem, ale nie pamiętam, nieważne, idziemy dalej. Masakra, Flooded Cavesy. Efekty na bomby, jakbym teraz dostał sklep i dostał w sklepie na przykład Chaosa do wzięcia, to z chęcią tego Chaosa wziął. Chaos sprawia, że mamy mega dużą szansę na otrzymanie itemu jakiegoś bombowego. Mam na myśli efekty na bomby. I tu szczerze mówiąc otworzyłbym sobie to, nic nie dostaliśmy, więc idę do sklepu. Sklep beznadziejny, ale no i tak nie mam pieniędzy, więc luźno. Idziemy sobie dalej, ten sklep mogę olać. Halo, gdzie tu ktoś jest? Po drugiej stronie pokoju, okej. Coś mówiłem, zapomniałem, nie pamiętam. Idziemy dalej, dwie bomby, których nie wezmę, ale bomby mi na nic niepotrzebne. To nie, jak ja was nie lubię, jak oni się nie otwierają ostatnio w ogóle. Szukamy secret roomu. Nie ma nic chyba. Trudno dosyć jest trafić tą bombą z Fetusa, tak żeby odkryć secret room. Ja naprawdę będę starał się nie brać żadnych shot speed-upów. Tam range up jeszcze jest spoko. Ważne, żeby ten pocisk leciał powoli, że jak wbije się w przeciwnika, to się po prostu delikatnie od niego odbije i będzie raczej blisko niego. Gdy pociski z tego Fetusa mają mega duży shot speed, lecą tak szybko, że jak w cokolwiek trafią, to odbijają się jak jakiś krążek hokejowy. Jezu, co to są za...
Devil Roomy, znaczy Curse Roomy. Wezmę Dark Princess Crown, nie przepadam za tym itemem, co prawda. Ale mamy 9 żyć, może rzeczywiście mi się uda zostać na tym jednym czerwonym serduszku. Wtedy Dark Princess Crown będzie działał i będziemy mieli troszkę lepsze statystyki. No, tirsy zawsze mogły nam się przydać. Range'a dostaniemy. I chyba speeda, a na tym speedzie chyba mi zależy najbardziej z tych wszystkich statystyk. Ktoś się śmiał w moim ostatnim podejściu losem, że wziąłem stopwatcha, bo... o Jezu, na pewno zjadamy. Damage up i shot speed up, najgorzej. Ktoś się śmiał w ostatnim podejściu, że wziąłem stopwatcha na loście, który nie ma jeszcze... daj gaz, możemy użyć, który nie ma jeszcze... Holy Mantle. Ale... przecież ja to wziąłem, żeby potem mieć ten item, jak gram Dark Judasem, w którego się zmieniłem później. Ja nie wiem, tak dużo osób pisze często komentarze. Napisze ktoś komentarz, to coś, o czym napisał komentarz, zdarzy się później w odcinku i nawet tego komentarza nie ruszy i potem ja mam taki spam. Ale może to i dobrze, więcej komentarzy w statystykach. Bardzo dobrze, jednak zmieniam zdanie. Piszcie komentarze, żebym miał dużo statystyk, żebym był klikany. Dobrze. Walka z bossem. Nic już na tym piętrze do roboty nie mamy. Trzeba bardzo łatwy bosik. Może sobie zadać nasze bomby z naszego doktora Fetusa. Tam, no tak, doktora Fetusa. Devil Roomu nie ma. Ten item jest beznadziejny. Ja bym go zjadł. 4 losowe piguły. No nie będę ryzykował tutaj, gdy nie znam żadnych piguł. Poza tym z piguł nawet Tears Up by nie był jakiś mega przydatny na naszym itemie. Więc wolę po prostu cyknąć sobie bombę. Zjeść ten item, może damage upa dostaniemy, cokolwiek tak naprawdę. Tears up i znowu ten shot speed, co jest z tym shot speedem? No dobra, trudno, idziemy dalej, ja się napiję. Albo mnie rozwala, jak teraz na przykład mam trochę lepszy humor, gadam jakieś tam głupoty, wiadomo, i tam się trochę chichram. Już, ile jest tych komentarzy? Ryfek to chyba coś pił, Ryfek to chyba coś jarał, no jak mnie to rozwala, no. Człowiek ma już dobrego humoru w tym państwie, nie może mieć, mi się wydaje. Dobrze, idziemy. Jaki ja mam? Nie no, shot speed się zwiększa, ja nie chcę Dark Princess Crown, ale bez sensu. Dajcie mi teraz te sack bomby, czyli bomby przyklejające się do przeciwników. To jest najlepszy efekt na bomby, które mają tak duży shot speed. Kartę sam sobie użyjemy, zobacz sobie całą mapę, ja się wyleczę znowu na maksa, więc tutaj wracam. Szczerze, to jest tylko range up, shot speed up, tears up, więc ja Dark Princess Crown to powinienem zjeść, ale byłem przekonany, że mi daje speed upa, ale no już trudno się mówi. Serio, ja nie jestem w stanie zablokować bomby na portalu? Ale słabo. Nie wiedziałem, że to jest przeciwnik, przez którego się zawsze przebija. Świetny trinket, Jezu, jaki dobry trinket. I gilotyna jest... Nie będę brał gilotyny. Znaczy, gilotyna ogólnie jest spoko, bo to jest dobry item. Statystyki nam prawie wszystkie zwiększa. Ale co? Głowa mi się kręci, a ja nie lubię, jak mi się głowa kręci, więc zjem sobie ten item, dostanę tylko shot speed. Świetnie, świetnie. Ale genialnie, naprawdę. Co za gówno. Idziemy dalej. Gdzie są efekty na bomby, gdy ich potrzebuję, no? Co to jest? Dwie żarówki? Ale bez sens. Kompas. Ojej, oczywiście, że kupię. Kompas jest cudownym itemem. Zmieńmy sobie te itemy. Może coś tu będzie jeszcze na przecenie. Może jeszcze będzie coś tu 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 na przecenie. Może jeszcze będzie coś... Dobra, już. Nie chcę mi się. Idziemy dalej. Dobra, po takich akcjach jeszcze rozumiem takie komentarze. Nieważne, nieważne. Idziemy dalej. Nie, prawie mam pieniądze na kupno kolejnego itemu. Ała! Item mam do zjedzenia w jakiejś arcade roomie, ale to jest IV bag, więc nieważne. Nadujmy sobie, jak się tylko da, nasze Void. Kto wie, może nam się trafi jakiś Satanic Bible na przykład w tym momencie, a Satanic Bible było super. Byłoby super itemem do zjedzenia. Cześć kolego, cześć kolego. Do widzenia kolego. Kocham przeciwników, którzy mnie gonią. A ja mam strzały bombowe. Naprawdę uwielbiam.
Zastanawiam się, czy wziąłbym ten item, gdybym grał keeperem. Potrójny strzał bombem. Chyba bym nie wziął. No chyba nie. Dobra, walka z bossem. Gerdi, bardzo łatwy. Bosik. Gerdi, rozwalimy bez żadnych problemów. Pani Gerdi, proszę mi dać spokój. W ogóle, parę odcinków temu was się pytałem o to, jak zagrać w te Dungeons and Dragons. Jeden z nowych wspierających. Dobra, ja to zjem. Dostanę. Nic? Nie wiem, co dostałem. No nic, i to po baterii, żeby mieć lepsze statystyki na kolejne piętro. I idziemy dalej. Jeden z nowych wspierających wbił właśnie nam na Discorda. Powiedział, że jest jakiś doświadczonym mistrzem gry. I graliśmy, rzeczywiście, graliśmy przez 5 godzin w jakiejś fantazji Warhammer. O Jezu, przepraszam. Ja jestem jakimś rycerzem cyrkowcem, znaczy rycerzem cyrkowcem, człowiekiem cyrkowcem, mi się wylosowało cyrkowca, wyobrażacie sobie, co za głupota. Inni ludzie grają krasnoludami, wojownikami, jakimiś płatnerzami, mi wylosowało cyrkowca, się czułem oszukany. Dopóki Draix nie wylosował dziury obozowej. Jest dokładnie tym, czym, co jak to brzmi, ale to już nieważne. Powiem wam, że fajna sprawa, nawet tak przez internet. Oczywiście, na żywo byłoby pewnie lepiej, ale nawet przez internet, takie gierki, takie sesje RPG, bardzo fajna rzecz, polecam serdecznie. Jak się ma gościa, kto ogarnia rzeczywiście bycie mistrzem gry, ja bym tego w życiu teraz nie ogarnął, to można grać. Kolejny treasure room, czy będzie jakiś efekt na bomby? Nie, a teraz chodzę po sklepach, zmieniam itemy i już szukam Chaosa chyba. Beznadziejny item, ale całkiem fajny efekt użycia itemu aktywnego, więc ja go sobie zjem. Będziemy mogli się zamienić w jednorożca, jak będę chciał. A tymczasem idziemy do sklepu. 3 coinów mi brakuje, żeby kupić sobie. Ała! O Jezu, przez was się przebijam, naprawdę? Ale grubo. Co mamy w sklepie? Nic! I to mnie cieszy, bo chciałbym dostać Chaosa. To jest ciekawym itemem. Kurde, no. Akurat Mystery Gifta to bym wziął. Poszukam jeszcze 2 coinów. Mystery Gifta weźmiemy do Devil Roomu. Mamy akurat 100% szans na Devil Room na tym piętrze. Jak się trafi jakiś dobry item aktywny? No nie wiem, jak dobry item aktywny musiałby się trafić. Tylko to Satanic Bible. Żebym to wziął za pomocą mojego itemu aktywnego. Dam sobie radę bez tego. Idziemy naładować sobie od razu item. Poszukamy kolejnego coina. Ja naprawdę nie mam dostępu do tamtej skrzynki? Tak, ona jest za szczeliną, ok. Lecimy dalej. W ogóle teraz przed chwilą się dopiero wsłuchałem w muzykę z tego piętra. Jak sobie zdałem sprawę, że w tej grze jest jakikolwiek dźwięk. Jak się już gra tyle i tyle lat w tę grę, się komentuje na nią. Ja mam dosyć głośno to mam na słuchawkach. Jezu, to takie dźwięki właśnie, takie pum! Nie wiem, nieważne. Totalnie nie zwracam na to uwagi. To jest... Nawet nie jest tło. To jest dla mnie po prostu... nieistniejące. Dobrze, nieważne. Wracamy, idziemy kupić Mystery Gifta. Jeszcze raz przypominam, za pomocą Voida. Ała. Nie można zjadać takich rzeczy jak Mystery Gift, jak Pandora's Box. To niestety tak nie działa. A szkoda. Walka z bossem. War, dosyć łatwy bossik, na dodatek z fajnym itemem. W sensie sobie wezmę jedno Cube of Meat. Albo Ball of Bandages. Nie dyskryminujmy. I cyk. I cyk od ściany. O dobra, jest git. Bierzemy Cube of Meat. Co tu mamy? Duality. A, może być. O Jezu, jaki beznadziejny item. Duality wezmę, a ten item jest tak żałosny, że wyjdę. Devil Room, dzięki Bogu, został. Jest 40% szans, że będę mógł ten item zjeść za pomocą Voida, bo jest naprawdę straszny ten item, zupełnie niepotrzebny dla mnie. Naładujmy sobie tylko Voida. A już wezmę te baterie, po co chodzić po piętrze. 40% szans, że ten Devil Room cały czas będzie otwarty. Trzymajcie kciuki, bo ja naprawdę tego itemu... No chciałbym go zjeść. Może dostaniemy kolejnego damage upa. Jest Devil Room, no i super, opłacało się. Zjadamy go. Speed up. Serio tylko speed up, ale słabo. Znaczy trochę trudno jest ogarnąć, jakie statystyki nam się zwiększają, bo
Używając systemu aktywnego tracę efekt mojego trinketa i wszystkie statystyki mi spadają naraz. Ale już się trudno mówi. A wam przypominam, w 18 minucie podejścia, jak lubicie serię Zajzaka, to możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję! Z czego to było? Nie pamiętam, jakiś był filmik. Dziękuję! A Stonoga to był! No tak, oczywiście, że Stonoga. Boże, ale Stonoga ostatnio szaleje na tym YouTubie. Co on tam stawia? Głupoty, ale śmieszne. Dobra, dwie karty Devil mamy, więc to mnie nie obchodzi za bardzo szczególnie. Za bardzo szczególnie, no, ale dzisiaj dobrze gadam. Idziemy w stronę treasure roomu, no i ja nadal liczę na ten sklep i tego Chaosa. Chociaż widzę, że kluczy nawet nie mam, żeby pójść wszędzie, gdzie bym chciał. Kurde, no bez efektu na bomby to ten epic fetus taki średni jest przy takim shot speedzie. Dajcie mi coś dobrego, no, gro kochana. Na jednego silnego bossa oczywiście, to jest świetna sprawa, ale nawet na takim... Jakbym walczył z takim delirium na wojdzie. Strasznie szybko się delirium porusza, teleportuje się w różnych tam częściach rozwalone. Na delirium nie powiedziałbym, żeby fetus zwykły, bez żadnych innych efektów był jakkolwiek dobry. Co robi ten pryszcz? Bo ja naprawdę nie wiem, aż sprawdzę sobie. Zrobię coś, czego nie robiłem z 8000 lat na tej serii, czyli sprawdzę, co robi item. Internet, Platinum Guard, Afterbirth Plus, itemy, jak to się nazywa? Pimple? Pimple, nie. Cyst. Cyst. Nie. Cyst. Nie. Jezu, jak ten item się nazywa? Treasure Room. Treasure Room, itemy. Gdzie to jest? No wydawało mi się, że cyst jakoś to się nazywało. Kurde, no nie znajdę tego teraz jak potrzebuję, ale głupota. To tylko wpiszę shot. Bo to w opisie miało shot. Nie jestem w stanie tego znaleźć, nie wiem co to robi. Dobra, wracam, przepraszam was za taką przerwę. Nie pamiętam jak ten item się nazywa. Albo wezmę go i sprawdzę co robi. O, nie będziemy go zjadać Voidem. Large Zit, o Jezu, no właśnie, Zit. Zit. Cyst to by było to samo. Losowa szansa podczas wystrzeliwania US, aby wystrzelić creepshota, który zadaje podwójne obrażenia i zostawia biały śluz na podłodze, który slowuje przeciwników. Luck nie ma jakiegokolwiek wpływu na ten efekt, a to jest ciekawe. Ciekawe, o tak, mogę mieć teoretycznie strzał bombowy. Jakie mam tirsy zarąbiste w ogóle. A okej, okay, widzę, że ja po prostu oprócz bomb czasami wystrzeliwuję zwykły biały pocisk, który nic nie robił, ale bez sensu to jest. Jezu, jaki jestem głodny dzisiaj. Powiem wam, że jestem w szoku. Bardzo mało mięsa ostatnio jadam. Kurczak leży zamrożony już nie wiem ile i go praktycznie nic nie jadam. Jedynie kurczaka z rosołu ostatnio jadam. I dobrze, trzeba ograniczać jedzenie. Mięsa jest w dużych ilościach niezdrowe, a na pewno niedobre dla planety. Jak ja byłem w szoku, jak te ileś tam lat temu się dowiedziałem, jak dużo trzeba świeżej wody na zrobienie kilograma wołowiny, tam w tysiącach litrach to się liczy. Dobra, lecimy dalej. Klucz za klucz to jest spoko deal tutaj. Co ja zrobiłem? Bo z tego zamka jest 10% szans na wylecenie jakiejś znajdźki. Luźno, luźno. Dobra, idziemy do naszego sklepu. Pieniędzy nie mam, ale jak będzie trzeba, to skołuję. Byleby się trafił ten Chaos. Jak nigdy naprawdę chcę Chaosa. Chaos jest mega przydatny. Właśnie gdy mamy bardzo dużo efektów na bomby, albo chcemy po prostu dostać bardzo dużo efektów na bomby, jak teraz, albo gdy jesteśmy już w jakiejś części gapim, bo itemy gapiego też zdecydowanie częściej się pojawiają i tak naprawdę dla nas obie rzeczy są w tym momencie opłacalne, bo ja jestem w 2/3 już gapim. Jaki my mamy shot speed? Czy to przestanie? No ten shot speed jest straszny. Łe, 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 łe. Dobra, rozwalamy łapcie. Albo i nie.
Boże, trafić to. No, Whipworm to w ogóle teraz jest dobry. Shot speed taki, że ja nie wiem, co się z tymi bombami dzieje. Dobrze, idziemy do sklepu. Kurde, jaki dobry item. Ale ja będę ryzykował. Ja tutaj idę po Chaosa. Świetny item, ale no, no mówię, trudno się mówi. No ja mam za dużo shot speed, żeby w ogóle bombę tutaj dorzucić. Nic, bongo bombsy, nieprzydatne. Steam sale, ostatni sklep, więc bez różnicy. Nic. Nic. No, damage up chociaż do kupienia. Albo książka. Wolałbym damage upa, szczerze mówiąc. Książka byłaby super, bo wiadomo, zabije nam od razu i matkę, i it leaves. O Jezu, przecież ich nie pozabijam teraz. O, dobra. Strzelanie od ściany to jest moja taktyka na dzisiaj. Jeszcze jeden coin, kupujemy sobie damage upa. Biblia jest super właśnie na walkę z it leaves, na walkę z matką. Zabija nas strzała, wiem, ale nie pomaga zupełnie w innych walkach z bossami. No, niby daje nam jeszcze latanie, więc to latanie się na coś przydaje, ale jakoś mnie to nie rusza. Może Soulhearta dostanę? Jaki ten shot speed jest straszny. Jak nigdy chciałbym wziąć, nie wiem, Dedonion. Dedonion to jest item, który mi się najbardziej kojarzy ze zmniejszeniem shot speeda. Eve's Mascara też zmniejsza shot speeda. Akurat Eve's Mascara to by była świetna. Dwa razy gorsze tirsy, dwa razy lepsze obrażenia, a nam zdecydowanie bardziej zależy właśnie na obrażeniach, jak na tirsach. No dawaj, 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 umieraj. Dobra, ja w nich wbijam się za pomocą mojego orbitala, bo chyba łatwiej. Idziemy kupić Champions Belta, idziemy na kolejne piętro. Na łomb już postaram się pójść do walki z bossem mega szybko, czyli będę omijał wszystkie pokoje. Tylko znowu jest problem z haszem taki, że nie mam kluczy na hasza. Mogłyby się jakieś kluczyki trafić po drodze. O Jezu, jeszcze czerwona matka, serio, ale bez sens. Odpalał będę bomby jak się tylko da. No i oczywiście wbijamy się za pomocą orbitala. Łe, 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 łe. Kurde, nie no, dobra, ja tych bomb jednak nie używam. Tylko orbital nam wystarczy w zupełności. Czerwona matka jest mega i jak mam bardzo dużo poruszania się i właśnie orbitala. Bierzemy sobie Polaroida i idziemy na kolejne piętro. Ja mam Jere cały czas tak w ogóle, zapominam o tym zupełnie. No to Jere na DCS bym zostawił, tylko no jest mega problem z tymi kluczykami. Może jeszcze przejdę, póki mi się jakoś mega nie śpieszy. Postaram się te kluczyki zdobyć. Musimy mieć minimum... Ała! Ale to było słabe. Minimum dwa klucze na otworzenie obu treasure roomów, jakbym miał jeszcze jeden kluczek na sklep, byłoby super, chociaż z pieniędzmi też nie jest zbyt dobrze, więc może dwa klucze nawet wystarczą. Emperor, ale super. No to Emperora ze sobą wziął. No teraz się w ogóle nie muszę śpieszyć. Byleby to piętro przejść poniżej 29 minuty. Wydaje mi się, że w minutę to it leaves zabije na luzaku. Easy. Mówię, strzelanie od ścian dzisiaj to moja najlepsza taktyka na trafienie czegokolwiek. Co mamy w challenge roomie? Szara skrzynka trochę mnie ciekawi. Bo z szarej skrzynki jestem w stanie dostać kluczyk. Ale już nieważne, są dwa klucze. Dwa treasure roomy mam, więc tak naprawdę wszystko. No i rzeczywiście, nawet się nie musiałem jakoś specjalnie tutaj śpieszyć. Mając kompas i mając takie obrażenia, jakie mamy, no rzeczywiście wielkich problemów nie ma. Ojejciu, ale beznadziejna walka z bossem. Dobra, rozwalmy ciebie i lecimy. Trzymać się z daleka tylko trzeba. Może rzeczywiście trochę częściej będę te bomby rzucał, bo widzę, że na luzaku jestem w stanie atakować tymi bombami częściej. I one się w moją stronę nie odbijają. No niestety nie zawsze. Rzeczywiście! O kurde! Dobra, już wytłumaczę, co się stało. Idziemy do Angel Roomu. Czy do Devil Roomu? Tears up. Shot speed up. Nie wiem, Angel czy Devil Room. Rzucę czymś. O, mam takie małe, okrągłe coś. Jak będzie na górze, Devil Room. Jak na dole, Angel Room. Na dole, Angel Room.
Nie zatrzymałem nagrywania, bo coś kliknąłem. Nie, dobra, wszystko się nagrywa. Do Angel Roomu idziemy. Ale dobry item. Jeden mogę otworzyć i więcej nie otwieram. Idziemy na walkę z haszem. No wezmę tego Tirzapa. Dla beki. No nie, no, nie dostałem Tirzapa, tylko najgorzej. Najgorzej. Idziemy na walkę z bossem. Mam tak mało zdrowia teraz, że ja nie wiem, czy w ogóle dam radę sobie z tym haszem. Dzięki Bogu tego Wafera dostałem, bo bez niego to by była jakaś padaka przecież teraz. Ja jestem w stanie tak te bomby tutaj odepchnąć. One do mnie dolatują wręcz. I co dziwne, jak czasem strzelam tym pociskiem pryszczowym, to ten pocisk leci od razu do przeciwnika. Ja mogę celować bombą do dołu, a ten pocisk i tak poleci w stronę przeciwnika. Dziwne. Dobra, tu się nie śpieszę. Serio. Ale słabo. O, Small Rock. Tears Apic, Damage Apic. Bardzo fajnie. Tu się nie śpieszę z jednego powodu. Emperora chciałbym użyć na katedrze. Zdecydowanie. Co tu się stało? Wydaje mi się, że mam na tyle duży shotfit, że mi się bugują moje bomby. Jestem w stanie wrzucić w kamienie? No, trochę tak. Tak. Mam tak duży shotspeed, że strzelając między kamienie... O! Jestem w stanie je wrzucić. No, między właśnie kamienie. Dobra, walka z bossem. Eat leaves, lecimy. I cyk, bomba nietrafiona. I cyk, kolejna nietrafiona. I cyk. I orbital. Ale dobrze, mam tego... To kill of mid, bo przecież to by była makabra. Jak ja mam trafiać tę matkę w ogóle? Nie da się. A, dobra. Na wprost. I czekam. I blokuj. I blokuj. I kolejna. No nie mogę częściej strzelać niestety przez to. No bo rzeczywiście, jakbyśmy mieli bomby, które szybciej wybuchają i nie odpychają siebie. Albo po prostu, no tak jak mówiłem, przyklejają się do przeciwników. Jak te sak bomby. Ja bym mógł naparzać. Dobra. Jest Devil Room, Devil Room, jest walka z haszem, idziemy, ja sobie troszkę łapkę porozciągam, bo no mówię, znowu są problemy z tym nadgarstkiem głupim, a do rehabilitacji jeszcze długa droga niestety. Idziemy do obu treasure roomów, pieniędzy i tak na sklep nie mam. O, jaki dobry treasure room, ho ho ho. Flame bomby, spoko, jak najbardziej spoko, hot bombsy, będziemy zostawiać teraz ogień pod sobą. No i rozwalmy wszystkie tutaj kamienie, może będzie przejście do Cold Space i szczerze mówiąc, chyba szybciej je rozwalę w ten sposób po prostu. Ja tu muszę rzucać tą bombą, jakbym grał w jakiegoś air hockeya. To się odbija po prostu w każdą stronę. Dobra, przejścia tutaj niestety nie ma. Tu nawet nie używam przedmiota aktywnego, bo efekty obu tych itemów są tak żałosne, że ich nawet nie podnoszę. Dobra, użyjmy bombki, użyjmy bombki. Nie ma niestety Cold Space, no nie ma nic. Mogę jeszcze sobie zobaczyć, jakie mamy piguły do zgarnięcia. Też bombę tu postawię, bo to będzie łatwiejsze. Już myślałem, że Chaos kart, nie? Ale śmiesznie by było. A Era Walk mi nie daje kart, co ja za głupi w ogóle. Hierofanta, odpalamy. High Priestess, Emperor, no zostaje Emperor Era. Mam zero kluczy na... The chest. Świetnie, świetnie. Dobra, odpalamy wszystkie bombki. Nie idzie tragicznie. Jestem w stanie atakować cały czas w prawo i te bomby w miarę do mnie nie lecą. A tych ognisk jest na tyle dużo, że jak one będą w stanie wejść pod hasza, tego dużego w sensie, no to zadadzą mu naprawdę sporo obrażeń. Te ogniska swoje biją. No ale z tego co widzę, niestety nie są w stanie mu zadać obrażeń. Chyba, że będę robił tak. Będę atakował go od dołu, czego praktycznie nigdy nie robię. A on jak przejdzie, to może po tych ogniskach przejdzie i to mu zada obrażenia. Chociaż też będzie wtedy schowany, więc... No taki efekt trochę na nic. Efekt ognistych bomb jest natomiast świetny w połączeniu z... Bomber Boyem. Bomber Boy jest naprawdę przekozacki. Wtedy pojawiamy te ogniska wszędzie. I dobra, nieważne, jednak one zadają mu obrażenia, po prostu zdecydowanie mniejsze niż myślałem, że będą. Idę znowu na boczek.
I lecimy. Much to akurat się boję, z muchami mogę mieć spory problem. Wcale nie bije mu jakoś specjalnie dużo, mamy obrażenia 8. Problem bomb jest taki, że one mają bardzo zależne od nas obrażenia. Jak nie mamy jakiegoś, nie wiem, Mr. Mega, który zwiększa te obrażenia chyba o 50%, tak samo jak i zasięg eksplozji, to jest mega przydatne. No to przypał. O, pozdrawiam serdecznie też widza, który napisał na grupie facebookowej o tym, że eksplozivo ma jednak synergię. Nie wiedziałem o tym, że eksplozivo się synergizuje z Mr. Mega. Chociaż to miało sens, no bo Mr. Mega w końcu działa na każdą eksplozję, po prostu zwiększa zasięg wszystkich eksplozji. I rzeczywiście bardzo łatwo jesteśmy w stanie to sprawdzić, widząc po prostu trzęsący się ekran. Ała. I z tego co widzę, te bomby na haszu to jakoś się w ogóle zatrzymują. Jedna wpycha drugą bardziej w hasza tylko. Bardzo fajnie. Mogę korzystać z tych moich tirsów. Bałem się, że rzeczywiście będę nie dość, że nie mógł strzelać serią. No i musieć, że tak powiem, porcjować te strzały. No, no to tyle, to wszystko. No to tyle chciałem powiedzieć. O Boże, ale głupi dzisiaj jestem. I cyk, i cyk. W ogóle nie wiedziałem, że Eleven ma 600 tysięcy subskrypcji. Boże, ostatni raz jak patrzyłem, to miał 200 koła. Tylko, że ostatni raz jak patrzyłem, to ja miałem chyba ze 30. No dobra, czyli urósł 3 razy bardziej, a urosłem 2 razy bardziej. Ale małym youtuberem jest trudniej. Nadal się tego trzymam. No i ja nie nagrywałem Five Nights at Freddy's. Dobra, końcówka walki. Jak ja się cieszę, że tego Wayfera dostaliśmy, bo bez niego to by była tutaj naprawdę padaka. Te pociski przed chwilą do mnie nie dolatywały. No co jest za beznadzieja? Hasz, przestań, kolego. Dobra, końcówka walki. Dobre jest to, że akurat mając Wayfera, nawet jeżeli umrę na walce z Blue Baby, to będę w stanie się... sam na walce z Isaaciem, znaczy na kimkolwiek. Wskrzeszę się mając całe serduszko. I mając Wayfera nadal będę mógł otrzymać 2 punkty obrażeń. Nie no kolego, proszę cię, wstań, bo ja już mam dosyć ciebie ostatnio. Haszu kochany. Haszu no. Czy on wstanie w ogóle kiedykolwiek? Hej, no czy mi się hasz zbugował, czy o co chodzi? Może muszę zabić te kurchawy, które go blokują z tamtej strony. O! Ruszył się kawałek. Dobra! Nie wiedziałem, że można hasza zbugować. No. Przestań, proszę cię. Dziękuję. Idziemy na kolejne piętro, na katedrę. Od razu odpalam Emperora. No, wiem, że nie mamy kluczy. To jest przypał, bo ostatnio w ogóle nie mam kluczy na te chesty. Nie będę w stanie otworzyć wszystkich skrzynek. Co te bomby się tak przyklejają do tych bossów? Nie odpychają się nawzajem. Super. I cyk bombka, i cyk bombka. Nie no, jestem w szoku jak dobrze działa takie strzelanie non-stop tymi bombami. Byłem zawsze pewny, że ja to będę odpychał i sobie zadawał obrażenia, a tu proszę bardzo, działa całkiem przyjemnie. I nawet nie wiedziałem, że latający Isaac może otrzymać obrażenia od tych ognisk. No to wypadałoby te bomby tak naprawdę, gdzie tylko się da stawiać, ale no w tej drugiej fazie Isaac będzie mega problematyczny. Jakbym teraz dostał Delirium, to nie wiem, czy bym poszedł. Delirium wydaje mi się, żebym nie dał rady zabić. Dobra, końcówka walki. Dwie bombki powinny wystarczyć, miejmy nadzieję. Tak jest. Idziemy na the chest. No nawet nie używam Jery na tych skrzynkach, no bo po co? Jak dostanę kluczyk, to użyję Jery, żeby mieć 2 klucze i 2 skrzynki sobie chociaż otworzyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O! No i jednak działa tak, jak nie chciałem, żeby działało. Luźno, luźno, luźno. 2 bomby, na nic nieprzydatne. 2 kluczyki mi dajcie, no proszę. Oła, 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 oła.
Nie no, ja w życiu bym sobie nie dał rady z Delirium. Nie ma najmniejszych szans. Nie z takimi pociskami. Jakbym miał mniejszy shot speed, to rzeczywiście. Jeszcze może z mniejszym shot speedem, bo bym mógł atakować przeciwników, którzy nie są 5 km ode mnie, tylko. A normalnie każdego, kto by był po drodze. Tę skrzynkę mógłbym podwoić teoretycznie, ale nadal bardziej mi się opłaca podwoić kluczyk. Jaki dobry item! O Jezus. Cudowny. Co to za itemy w ogóle? Beznadziejne. Tak naprawdę z tych wszystkich efektów na bomby nie trafił, że jakiś specjalnie mocny. Jaki beznadziejny item, backstabber. A, w ogóle ja nie patrzę, gdzie jest walka z bossem, nie idę w dobrą stronę. Cofamy się, idziemy na dół, na prawo. Na stacjonarnych, rzeczywiście, na stacjonarnych albo takich, co się pojawiają, tak jak właśnie ten boss, którego nazwy nigdy nie zapamiętam. No to jeszcze ten efekt na ogniste bomby jest spoko, ale na szybko poruszających się bossów jest strasznie. Ej, ja w końcu nie powiedziałem, co się stało z tym, Chubem. Chub zjadł bombę moją, a nie wiem, nie ma to jak wracać do odcinka sprzed 20 minut. Chub zjadł moją bombę, ale Chub, który pojawia się z Matriarcha, różni się od Chuba zwykłego. Chub, który pojawia się z Matriarcha, gdy zje naszą bombę, wypluwa ją w naszą stronę. I nam zadaje nią obrażenia. Bardzo ciekawa sprawa, nigdy rzeczywiście nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, walka z bossem raczej w prawo. Trzeba będzie przejść. Dobra, luźno. Jest kluczyk. Jera. Mamy dwa kluczyki. Otwieramy dwie skrzynki. Tak jest. Czemu ja nie zjadam tamtych beznadziejnych itemów? D1. Co to będzie? A, leć D4. A, nie wiem, co robi D1. Miałem nadzieję, że odpali D4, ale chyba tak to nie działa. Dobra, biorę Voida. Zjadam te itemy. Kolejną skrzynkę pojawiło, spoko. I co, za każdym razem jak będę używał D1, to mi pojawi skrzynkę? Nie wiem, naprawdę byłbym przekonany, że D1 to jest losowy efekt losowej kostki. Nie no dobra, wcale takich złych obrażeń nie mamy, też gadam głupoty. Idziemy dalej. Ja chcę już zjeść. Joki, jestem głodny. O, takiego szarżującego wora to ja w życiu nie trafię. Dobra, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie szarżuj mi dalej. Po ogniu chodź. I cię zapraszam tutaj. No i super. Bateria. Nie wiem, na nic nie przydatna raczej. Wezmę ją po prostu, żeby zjeść może jakiś kolejny item pasywny. Albo mieć bardziej zwiększone statystyki jak na razie. I cyk bomba, i cyk bomba, i cyk bomba. No i cała walka. No i cała walka. Tu też nie jest przejście do walki z bossem. Weźcie, bo zaraz będę musiał iść w lewo. No, ale jajca. No trudno, przejdziemy w lewo. Ale to, że akurat ten ogień bije wszystkich przeciwników, nawet latających, to tu jest świetna sprawa. Byłem pewny, że bije tylko przeciwników, którzy poruszają się po ziemi. I jest właśnie często problem właśnie z jakimiś takimi efektami jak Mysterious Vial, który bardzo lubię, czyli ten taki śluz zielony. Bardzo lubię ten efekt, ale to, że nie działa... efekt na bomby, super. To, że nie działa na przeciwników latających, jest mega słabe. No ale ma sens, no bez przesady. Dobra, kolejną skrzynkę otwieramy, zobaczymy, co to będzie. Ja użyję znowu itemu aktywnego, prawdopodobnie, bo pewnie znowu coś beznadziejnego dostanę. Ouija board, strzały spektralne. Strzały spektralne to być może bomba przelatująca przez bombę. Zaryzykuję. Czy bomba teraz leci przez bombę? Tak, bomba leci przez bombę. Czy to jest jakoś mega przydatne? Nie za bardzo. Ale niech sobie będzie. Przynajmniej kamienie w dużych pokojach na Void, jeżeli przejdę, nie będą mnie tak bardzo denerwowały. To jest akurat spoko. Małego czaba mogę wziąć. Najgorszym efektem chyba na bomby to jest efekt strzałów penetrujących. To jest rzeczywiście coś, czego za bardzo nie chcemy brać. Strzały penetrujące, te bomby wtedy latają po całym piętrze. Nie blokują się na żadnym przeciwniku, trafić w cokolwiek nimi to jest makabra. Kurde, już dostałem? Dwa efekty na bomby.
Może jeszcze zastanę tego Bomberboya. Bomberboy byłby najlepszy. Z ognistymi bombami Bomberboy jest przecudowny. Kolejny kluczyk. Jeszcze jedna skrzynka do otworzenia. Zobaczymy, co będzie. A może otworzę tą skrzynkę, którą przywołałem. Beznadziejny item zjadamy. Damage up, speed up i kolejna skrzynka się pojawiła. Czyli rozumiem, że jakbym miał bardzo dużo kluczy, to bym i baterii, to mógłbym sobie w nieskończoność pojawiać skrzynki. Nie wiem, jak działa to do jeden, naprawdę nie mam pojęcia. Wirusa mógłbym dostać, bardzo bym się z wirusa cieszył. No albo z ciebie Mr. Mega. To jest Mr. Mega, to nie wiem, czy z ciebie akurat leci. Chyba z twojego większego kolegi. Tak, z ciebie tylko boom. Niestety. Dobra, całe piętro. Super Secret Room tu jest? Niestety nie ma. Lecimy na walkę z Blue Baby. Ja padam na strzała, wiem. Ej, bomby się nie odpychają. Co? No, bomby się nie odpychają, ale jajca. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Czemu się wcześniej nie odpychały, a teraz się odpychają? Ale głupota. Dobra, no mam 9 żyć, bez przesady. To się nic złego nie stanie raczej. Albo się stanie. Dawaj, dawaj, Blue Baby. Wstawaj i chodź po moich ogniskach, co? Luźno, luźno. Odepchnijmy go. Blue Baby jest o tyle właśnie spoko, że jak mamy jakieś bomby czy coś, możemy go odpychać od siebie. I trzymać go na zasięg. Kurde, nawet bym poszedł na to, Void. Tak teraz sobie uświadomiłem, że przy tam jest tak dużo tych treasure roomów, no mielibyśmy też szansę na jakiś efekt na bomby. Poza tym dużo soul heartów bym dostał, mam wafera, też bez przesady, mam bardzo dużo zdrowia. Dobra, win streak cały czas trwa. 21, tak jak mówiłem, jak się do 25 nie trafi keeper, to wezmę go ręcznie. Mam nadzieję, że dam sobie radę, a następne podejście może grid remote zagram. To wcale nie jest takie easy. Na grid remote mógłbym tak naprawdę paść, bo walka z super gridem jest czasami mega nie fair. No ale nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!